Nie zawsze, gdy wstajemy rano, słońce jasno świeci, jesteśmy optymistycznie nastawieni, radośni, z nadzieją na nowe, ciekawe wyzwania. Często dopada nas także strach. Okoliczności wydają się nas przerastać. Co gorsza, niekiedy wydają się nam zagrażać. Zagrażać nam same okoliczności lub zaczynają nastawać na nasze życie, czy nasze zdrowie, czy nasze sprawy inni ludzie. Kiedybyśmy sięgnęli do psalmów Dawida, to większość z nich właśnie powstała w chwili zagrożenia. To wtedy człowiek zaczyna dużo dojrzalej patrzeć na swoją ograniczoność, na niemożności swoje, widzi we właściwej perspektywie to, co jest ważne, od tego, co jest nieważne. Dlatego też te dni strachu są dla nas ważną lekcją i nie możemy i nie powinniśmy od nich uciekać. Nie powinniśmy uważać, że sytuacja zagrożenia jest jakąś sytuacją niewygodną, która ma tylko minąć. Wręcz przeciwnie, myślę, że warto się uzbroić taką myślą, że wierzący będą w jakimś stałym zagrożeniu. Jezus w taki sposób pociesza nas, ale też i wtedy swoich uczniów, którym groziła wręcz fizyczna eliminacja. Powiedział do nich tak w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pierwsza obserwacja kieruje nasze myśli ku prostemu faktowi. Wszystkie te zagrożenia, które źli ludzie mogą na nas sprowadzać, dotyczą tylko naszej powłoki zewnętrznej, naszego ciała. Nasze prawdziwe życie ukryte jest w Chrystusie i ono nie podlega żadnemu zagrożeniu. Żaden człowiek nie może tknąć naszego życia. To oczywiście nie jest żadna odkrywcza myśl. Problem jest, jak ją utrzymywać stale w swojej świadomości. I tutaj każdy z nas niestety doświadcza już pewnych trudności. Mamy dość dużą łatwość zapominania o tej prawdzie, że to Bóg jest naszą ochroną, a wszystko, co się dzieje, jest pod Jego kontrolą, że nasze najważniejsze sprawy są już na wieki otoczone ochroną, której nic nie może ruszyć. Jak żyć, kiedy te zagrożenia pojawiają się na co dzień? Wtedy mamy tendencję do zapominania. I tutaj Pismo Święte radzi utrzymywać pewien stan umysłu, albo raczej stan swojego życia. Oddam głos apostołowi Pawłowi. List do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Tutaj ten czasownik składali, on kładzie nacisk na pewną ciągłość, na stałą postawę. To nie jest, abyście złożyli, tak jak to się mówi, no raz oddałem swoje życie Bogu, no i to się stało x lat temu, no i teraz już o tym nie myślę. Paweł apeluje, byśmy codziennie, stale składali, że my mamy być w postawie gotowości oddawania coś z siebie na służbę Bogu. Abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Inaczej mówiąc, Paweł pokazuje życie jako pewien stały stan umysłu, życie chrześcijanina jako pewien stały stan umysłu gotowości służenia i oddawania siebie. Zauważ, że jeśli człowiek ma taką postawę, no to wtedy, kiedy przychodzą te zagrożenia związane ze służbą, no to on mówi, no tak, Panie, jestem do Twojej dyspozycji i oddaję się Tobie. Robię to, co ode mnie chcesz. No, a te zagrożenia, owszem, są, ale one są wliczone w cenę.
to ty dopuściłeś do nich, jeśli przyjdzie się rozstać życiem, czy ponieść jakąś stratę, jestem gotów, bo jestem w postawie składania siebie jako żywej ofiary. Kiedy apostoł Paweł mówi o rozstaniu z życiem, używa bardzo podobnego języka. List do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Swoje życie ocenia jako bieg. W liście do Rzymian mówił, że to jest powtarzalne, ciągłe składanie siebie, czyli życie w gotowości ofiarowania. A kiedy gotowość ma sposobność realizacji, no to ofiarowuje. Tutaj określa swoje życie jako bój albo jako bieg, który właśnie dokonuje się. Czyli jego życie nie jest po prostu trwaniem, nie jest przeżywaniem dnia za dniem i następnego bez jakiegoś celu. On wie, że bierze udział w walce, czyli jest przeciwnik, są metody walki, jest to, co ja mogę zrobić. On uważa swoje życie za bieg, czyli coś, co zmierza do jakiegoś celu, do czego jest potrzebny wysiłek, co obejmuje całego człowieka, bo nie da się biec tylko jedną ręką albo częścią swojego umysłu. I zobaczmy, jeśli byśmy utrzymywali w sobie taki obraz naszego życia codziennie, że to jest, oczywiście nie mówię o jakiejś tutaj dewocji, czy jakimś takim takiej nerwowości, o, czy ja teraz dobrze służę, czy już dzisiaj dobrze, czy to zrobiłem, czy tamto. Nie, nie chodzi mi o coś takiego. Chodzi mi o prostą, codzienną świadomość, że jestem żołnierzem albo sportowcem, który walczy o jakiś laur. I jeśli taką postawę, takie myślenie będziemy utrzymywać w swoim umyśle na bieżąco, nie tylko od czasu do czasu, kiedy się pochylimy nad pismem, czy kiedy usłyszymy gdzieś coś na kazaniu, to ta prawda, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, będzie dla nas czymś powszednim, będzie dla nas czymś oczywistym. I tego Tobie i sobie życzę.